Witajcie! Naprawdę cieszę się, że mogę znowu gadać do tego szkła! Naprawdę! Uwielbiam gadać do szkła. Mama zawsze mówi mi, zostaw kryształy w spokoju, ale ja ciągle opowiadam im o... Dobrze, żartuję. Mamy rok 1816 i... Nie, właściwie nie żartuję. Może nie tyle gadam do szkła, co często się w nim przeglądam. Wiecie, jak kryształowy kieliszek wysmukla rysy twarzy? Zaraz, zaraz, chyba chcecie mnie o coś zapytać. Dlaczego tak długo się nie widzieliśmy? Cóż, zapewne pamiętacie, że urządzenie miało pewien wypadek i Ka musiała troszkę je... musiała je wymienić. Ale kryzys został już zażegnany. W każdym razie ten, bo parę kryzysów pozostało niezażegnanych. Na przykład Rose rezygnująca ze szczęśliwego życia u boku zakochanego w niej na zały mężczyzny. Chcę się płakać, kiedy wyobrażę sobie, jak wspaniałą byliby parą. Rose mogła przedstawiać to na swój sposób, ale prawda jest taka, że byli z tobą absolutnie oczarowani. Nie widzieliście, jak na siebie patrzyli! Dobrze, nie będę już więcej o tym mówić, bo znowu się zdenerwuję. Koniec tematu. Mary Fisher! Mary. Chyba mogę powiedzieć, że troszkę ją polubiłam. No i mówimy sobie na ty, więc sprawy mają się naprawdę nieźle. Oczywiście nadal uważam ją za płaczliwą rybę. Raczej ładną rybę zresztą, bo nie sposób odmówić jej wyjątkowej urody. Taką welonkę. O mój Boże! Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że Mary ma nazwisko Fisher. Ale was to zapewne nie bawi. Jeśli chodzi o Coldona, a domyślam się, że ta sprawa was interesuje, bardziej niż ryby w każdym razie, to szczerze mówiąc nie rozmawialiśmy za wiele przez ten czas. Właściwie w ogóle nie rozmawialiśmy i jakoś niespecjalnie tęsknię za jego idiotycznymi wyrzutami. Więc można chyba powiedzieć, że nasza relacja znacznie ostygła. Jeśli witanie się w miejscach publicznych nadal w ogóle można nazwać relacją. A skoro już mowa o relacjach, pamiętacie naszą listę okolicznych dżentelmenów? Zapewne nie zdziwi was, że od tego czasu uległa sporej zmianie. Teraz na pierwszym miejscu znajduje się kuzyn pani Shepherd, Edward Ashton. Jak to w ogóle brzmi? To jest esencja arystokracji. Właściwie nie bardzo, bo pan Ashton nie ma żadnych koneksji i majątek też raczej średni. Ale jak to brzmi? Edward Ashton. Edwardowa Ashton, miło mi. A na dodatek jest bardzo przystojny. To takie trochę przeciwieństwo Mary, bo u niego imię i nazwisko doskonale zgrało się z atrakcyjną osobowością. Nie wiem tylko za bardzo, co tu robi, bo z panią Shepherd jest spokrewniony w naprawdę znikomym stopniu. Ale nie mnie oceniać, jeśli potrzebuje zaznać świeżego wiejskiego powietrza, proszę bardzo. Wiecie, tym razem wszystko będzie trochę inaczej. Pamiętacie czasy, kiedy wraz z Rose ekscytowałyśmy się wszystkim, co z przyszłości? Ostatnie wydarzenia nauczyły mnie, że może nie warto łączyć dwóch różnych światów. Może lepiej zachować ostrożność. Co nie zmienia faktu, że zaraz zabiorę się za coś, na co od dawna miałam ochotę.